Jest taki bardzo prosty, czteropytaniowy test przesiewowy, który nie diagnozuje alkoholizmu, natomiast mówi, że oj, uważaj, bo możesz mieć problem. I jeżeli na przykład, no i te pytania brzmią mniej więcej w ten sposób, czy ktokolwiek z twojego otoczenia mówił o tym, że powinieneś czy powinnaś ograniczyć swoje picie? No wiadomo, że bez powodów tego się nie mówi, że otoczenie widocznie coś zauważa i w trosce o ciebie, z miłości, z obawy, że coś złego się stanie, mówi, słuchaj, coś jest nie tak. Natomiast człowiek, który pije, on tego nie widzi i bardzo często traktuje to jako taką złą radę czy wtrącanie się w nie swoje sprawy. Drugie pytanie, czy próbowałeś ograniczać swoje picie? I to już jest znamienne, bo człowiek, który pije normalnie, nie myśli o czymś takim. Natomiast jeżeli myślałeś o ograniczaniu picia, to znaczy, że coś takiego tam się wydarzyło, że doszedłeś do wniosku, że chyba przesadzasz. I to jest znów kolejne pytanie, które może nasuwać podejrzenie, że coś jest u mnie nie w porządku. Kolejne pytanie brzmi, czy kiedykolwiek w związku z piciem alkoholu miałeś wyrzuty sumienia? No bo jeżeli człowiek wypije, nie dotrzyma słowa, czy coś narozrabia po alkoholu, to ma wyrzuty sumienia. Ktoś, kto pije w sposób kontrolowany, normalny, naturalny, sporadycznie, nie ma takich powodów. Oczywiście każdy może gdzieś tam przegiąć, ale też jednorazowo zdarza się no, z różnych powodów. Natomiast jeżeli tego typu sytuacje się powtarzają, to znaczy, że ten problem już nabrzmiewa albo już jest obecny. No i takie kolejne pytanie, czy kiedykolwiek było tak, że twoją pierwszą myślą po przebudzeniu się po wczorajszym piciu było to, żeby wypić kolejną porcję alkoholu? No to już jest takie bardzo znamienne dla osób uzależnionych, dlatego że one odczuwają bardzo przykre objawy zespołu abstynencyjnego, czyli takiego zespołu odstawienia alkoholu. Kiedy odpowiemy sobie na te pytania, to wtedy powinniśmy policzyć, ile było odpowiedzi pozytywnych. Im więcej pozytywnych, tym problem większy. Uważa się, że jeżeli ktoś odpowiedział tak na dwa pytania, to znaczy, że ten problem już jest.